Zapraszamy Cię na makijaż, który miałam na sobie w filmiku, którym porównywałam ze sobą Merlu i Cindylu. Jeżeli go nie widzieliście, to link do niego będziecie mieć oczywiście tutaj. Dzisiaj ten makijaż jest troszeczkę inny niż ten, który miałam wtedy na sobie, ponieważ tamten, powiem Wam szczerze, to był taki wynik po prostu zabawy z makijażem. Ja robiłam taki zarys i projekt jakby na sobie makijażu, który robiłam następnie, czyli tego, który widzieliście ostatnio, mam nadzieję, makijażu tropikalnego z marką Zoeva. I dlatego, gdybym zrobiła go w taki sam sposób, jaki miałam go w filmiku o Merlu, to on wyglądałby bardzo, bardzo podobnie, niemalże identycznie, tylko ze zmienionymi barwami do tego właśnie poprzedniego makijażu. Tak, żeby nie powtarzać cały czas tego samego, troszeczkę zmieniłam kształt, zmieniłam kilka technik, ale klucz makijażu, gwiazda makijażu, czyli te folijki marki Makeup Revolution dalej zostają i to one są gwiazdami, więc myślę, że to jest tym, co najbardziej Was urzekło w tym makijażu, więc mam nadzieję, że i ten makijaż Wam przypadnie do gustu. Te foliki to jest naprawdę bardzo ciekawy produkt i myślę, że te z Was, które mają bzika na punkcie produktów do oczu, no nie mogą sobie odpuścić tego po prostu, no nie mogą dać za wygraną. To jest tak cudowne. Przy pomocy tego możecie uzyskać albo taką jednolitą taflę, albo takie właśnie płatki, jakbyście miały płatki na oczach, także to jest naprawdę coś rewelacyjnego. Nie przedłużając, bo zaraz znowu się rozgadam, jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalej. Założyłam, że niestety kamera przestała nagrywać, więc to co zrobiłam, to nałożyłam już matowy cień na zewnętrzny kącik i na łuk brwiowy oraz przy pomocy folii i bazy dołączeń do opakowania nałożyłam tą srebrną folię na zewnętrzny kącik. A na tą bazę, którą mamy właśnie, która powstała z folii i tej płynnej bazy, już wciskam tak jakby bardziej luźne kawałki. Tu u góry zaraz tą granicę jeszcze rozetrę, żeby wszystko naprawdę było ładnie zgrane. Jak mamy coś takiego, to wracam z tym pędzlem, którym nakładałam ten szary załamanie i rozcieram lekko wszystkie granice od góry. Dotykam pędzlem już tam na samą ruchomą powiekę, nie dotykam folii, tylko tutaj właśnie same te krawędzie. Zanim nałożę jeszcze złoty, będę przyciemniać załamanie powieki i tym razem będzie to cień Matt Johnson, czyli taki właśnie już ciemniejszy szary. Dlatego używamy matowych cieni w połączeniu z błyszczącą, metaliczną niemalże folią, ponieważ chcemy mieć tutaj równowagę w makijażu. Gdybyśmy używali perłowych cieni, to tutaj już byłoby za dużo blasku i to wszystko wyglądałoby dość bazarowo niestety. Także właśnie musimy zachować trochę umiaru. I jak już szary mamy z głowy, a właściwie na powiece, to przechodzimy do złotej folii. I ona jest po prostu przepiękna. One są wszystkie cudowne. Właściwie mam tylko dwie, ale myślę, że na tych dwóch się nie skończy. I teraz będziemy nakładać je jakby wbrew zastosowaniu producenta, czyli po prostu będę je wciskać jakby na sucho przy pomocy płaskiego pędzelka i pacynki. Będę tak sobie zmieniać i będę właśnie aplikować tutaj na ruchomą powiekę, na wewnętrzny kącik i na dolną powiekę. I oczywiście zazębiamy ze sobą oba kolory. I zmienimy na pacynkę. Zanim posunę się dalej, muszę uzupełnić krok, o którym zapomniałam, czyli jest to zaznaczenie dolnej powieki i będę używać tego samego czarnego, właśnie nie czarnego, tylko ciemnego, szarego Matta Johnsona i tutaj po prostu do połowy mniej więcej zaznaczę dolną powiekę. I teraz mogę wrócić do nakładania złotego na wewnętrzny kącik. To wszystko. Mówiłam, że on jest bardzo prosty w wykonaniu. Teraz wystarczy tylko narysować czarną kreskę na linii wodnej i wzdłuż górnej linii rzęs. No i oczywiście wytuszować rzęsy. I skończymy makijaż twarzy.
Policzki wykontroluję bronzerem Bahama Mama. Róż, którego dzisiaj użyję, to jest róż z firmy Sena i z takim pięknym, dość wyblakłym, może nie wyblakłym, zgaszonym odcieniu. I jest to kolorowy o wykończeniu satynowym, a na wierzch na szczyty kości policzkowych nałożę rozświetlacz z Zoewy. Bardzo mi się spodoba, jak wygląda, jest taki bardzo subtelny. On nie jest aż tak mocny jak Merylu, ale jednak to rozświetlanie jest zauważalne, ale nie nachalne. A że mamy tutaj bardzo dużo błysku na oku, to lepiej będzie, jak tutaj za dużo się rzeczy nie będzie świeciło na twarzy. A na usta nałożę moją najbardziej ulubioną pomadkę typu nude, czyli po prostu cielistą. Jest to odcień Pauzy z firmy Sena. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam ta lekko zmieniona wersja również podoba. W opisie oczywiście znajdziecie listę wszystkich kosmetyków, które użyłam wraz z pędzlami, linki do nich wszystkich, informacje o moim lakierze do paznokci i naprawdę wszystko, co moglibyście sobie zażyczyć, znajduje się w opisie, także zapraszam Was do opisu serdecznie. Jeżeli się Wam ten filmik podobał, to bardzo Was proszę o kliknięcie kciuka do góry. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i oczywiście do odwiedzenia mnie na Facebooku. A ja dzisiaj Wam już dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!